Wika, zejdź na dół. Już idę. O, hej babciu. Cześć, Minusiu. Mam dla ciebie prezent. Nie trzeba było, naprawdę. A bo byłam na targu i zobaczyłam taką laleczkę i nikt jej nie chciał kupić. A ja uważam, że ma urok, więc ci wzięłam ją. Dziękuję, naprawdę jest piękna. Dla ciebie, Wnusiu, wszystko. Masz. Jedę odwiedź babcię. Nie wychodź nigdzie z domu. Będę za 20 minut. Okej, dziewczyny zaraz przyjdą. Okej. Okay. Pa, babciu. Powoli. Boże, co to jest? Rozumiecie? I to mi wtedy napisał. Masakra! W ogóle, co to za lalka? Nie wiem, babcia mi ją dała. Jestem w szoku, że w ogóle ją wzięłaś. Musiałam, nie mogłam jej tego zrobić. Dziwna ta lalka. Jest okropna. I przerażająca. Jezu, przesadzacie. Zostajecie na noc? W jednym domu? Z tą lalką? Wiesz, że ona zaatakuje w nocy. Jasne, udusi poduszką. Nie podpowiada jej. Zostajecie czy nie, bo nie wiem, czy pisać do taty. Nie mogę do taty. No ja też. No w takim razie ja też zostanę. Odpisał? Jeszcze nie. A mamy coś do jedzenia w domu? Musiałybyście pójść do sklepu. Bez ciebie? Pójdź z nami. No nie mogę. Tata powiedział mi, że nie mogę wyjść z domu, dopóki nie wróci. Dobra, to my zaraz wrócimy. Dobra. Dobra, ale jeżeli twój tata zgodzi się, żebyśmy tutaj spały, wyniesiesz gdzieś tą lalkę? Nie przesadzaj, to jest zwykła lalka. No dobra, pa! Pa! Czemu on tak długo nie wraca? I gdzie są dziewczyny? Zadzwonię do nich. Jezus, ona zostawiła ten telefon. Masakra.